Czcigodni księża, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu. W okresie Bożego Narodzenia, kiedy jeszcze raz staraliśmy się zgłębić i przeżywać tajemnicę przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemię, niejednokrotnie w duszy chrześcijanina rozbrzmiewało pytanie: dlaczego? Szukaliśmy przyczyny, dlaczego Bóg stał się człowiekiem. Cur Deus Homo. Pytanie, które notabene dręczy teologów od wieków. I choć w historii ludzkości padały różne odpowiedzi, podawano różne motywy narodzenia Syna Bożego, to tak naprawdę istnieje jedna, jedyna przyczyna, a jest nią miłość Boga do człowieka. Stwórca nie mógł zdzierżyć nędzy, w jaką pogrążył się człowiek, pociągając za sobą cały świat. On, człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże do wielbienia i niekończącego się przebywania z Bogiem, zerwał przyjaźń ze swoim Panem. I w ten oto sposób pozbawił się prawdziwego szczęścia, sprowadzając na siebie i całe stworzenie rozmaite i przeróżne nieszczęścia. Znalazł się w sytuacji, w której sam sobie pomóc nie mógł. Potrzebował, i trzeba też powiedzieć, że z tęsknotą oczekiwał Zbawiciela, który by go wyzwolił od wszelkiego zła i sprawił, aby wszyscy ludzie byli prawdziwie i w pełni szczęśliwi. Bóg Wszechmogący i Doskonały, jak mówi kolęda, opuszcza niebiańskie progi, uniża się i obiera sobie nasze ziemskie barłogi. Jezus Chrystus otworzył nam bramy nieba i sprawił, że możemy być w pełni szczęśliwi, żyjąc w komunii z Trójcą Świętą wieczności. Pragnienie szczęścia, rozumiane jako życie wieczne, jako chwałę nieba, zostało wlane w serce człowieka przez Boga. I to ono właśnie jest określane mianem nadziei. I cóż takiego ta nadzieja czyni w życiu naszym? Z pomocą na to pytanie, na znalezienie odpowiedzi przychodzi nam katechizm, gdzie czytamy: podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działanie ludzi, oczyszcza je, by ukierunkować je na Królestwo Niebieskie, chroni przed zwątpieniem, podtrzymuje w każdym opuszczeniu, chroni przed egoizmem. W świecie przemocy, wyzysku, ewidentnej niesprawiedliwości, zniszczenia, dotykającej nas choroby i cierpienia, i tego fizycznego, i tego moralnego, i tego bólu życia bez prądu, w mrozie i ciemności, przychodzą chwile, w których człowiek stawia sobie pytanie: jak długo jeszcze? I czy w ogóle pełne szczęście jest dla mnie, zwykłego człowieka, możliwe? Wyczekiwanie staje się niekiedy uciążliwe. Stajemy wówczas, my chrześcijanie, przed trudnym problemem. Jak pomóc? Jak uzasadnić wobec każdego człowieka tę nadzieję, która jest w nas? Oto uzasadnienie każdego z nas prosił święty Piotr w swoim pierwszym liście. Ojciec święty Benedykt XVI, rozważając czas Adwentu, wyraził taką myśl, że oczekiwanie może być trudne wtedy, gdy nie wiemy, na kogo czekamy, gdy nie wiemy, co nas spotka.
Z własnego doświadczenia wiemy, że wyczekiwanie na coś, co ma nastąpić, może być przepełnione lękiem albo wręcz paraliżującym strachem. Jakże inna jest nasza sytuacja, to znaczy chrześcijan, my wiemy, na kogo czekamy. Tym, który ma przyjść, jest Jezus Chrystus, a wraz z Nim dobra eschatologiczne, jeszcze niewidzialne, takie jak zmartwychwstanie ciała, oglądanie Boga twarzą w twarz. Choć różne są dzieje ludzkości i niekiedy wydaje się, że przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa coś może przeszkodzić, niekiedy wyczekiwanie na prawdziwe szczęście sprawia wrażenie bardzo długiego, to jednak możemy być pewni, że możemy osiągnąć chwałę nieba. Obietnica pochodzi bowiem od samego Boga. To On właśnie obiecał niebo tym, którzy Go miłują. Tak nas poucza autor listu do Rzymian w rozdziale 8, wiersze 28-30. Niebo obiecane jest także tym, którzy wypełnią wolę Boga. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. My, chrześcijanie, głosząc światu Jezusa Chrystusa, ukazujemy fundamenty naszej nadziei i jednocześnie ją uzasadniamy. Skoro Bóg obiecał nam szczęście jako życie wieczne, to możemy być pewni, że ono nadejdzie, gdyż Bóg jest prawdomówny. Nie ma w Nim bowiem fałszu. On zawsze wypełnia swoje obietnice. Przyjrzyjmy się chociażby pismom i proroctwom, które mówiły o Mesjaszu. Przecież niektóre z nich powstały setki lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. W tym długim czasie ileż to pokoleń ludzkich przeminęło, ileż wybuchło wojen i różnego rodzaju kataklizmów, ileż to królestw upadło. Któż był i jest z ludzi powiedzieć, co się dokładnie wydarzy za kilkaset lat? Żaden człowiek, tylko Bóg. I nic nie jest go w stanie powstrzymać od realizacji jego obietnic. Stąd też nasza głęboka ufność i nadzieja, która zawieść nas nie może. Nadzieja, o której mówimy, jest tak potężna, że sprawia, iż nie poddajemy się i nie dajemy się pokonać obecnym cierpieniom, o których autor wspomnianego listu napisał, że są niewiele znaczące w obliczu obiecanej chwały. Wyczekiwanie przyszłych dóbr i pragnienie szczęścia sprawiają, że problemy, kłopoty, przykrości, trudności i tak dalej znoszone są ze stałością. Dlatego wszystkim tu zebranym życzę niezłomnej nadziei. Amen. Kazanie wygłosił ordynariusz diecezji sosnowieckiej Kościoła rzymskokatolickiego biskup Grzegorz Kaszak.